Ciężko by mi było wymienić jedną osobę, bo jest ich naprawdę bardzo wiele. Bardzo oczywiście Omara Portuondo, która tym bolerem że tak powiem, żongluje, ale też śpiewa muzykę son. Bardzo jakby lubię jej sposób frazowania. Oczywiście wszystkie postacie, które znane są nam tutaj w Polsce z Buena Vista Social Club. Ja miałam okazję nawet współpracować z bardzo wybitną śpiewaczką wenezuelską, Estelita Del Llano. Miałam okazję poznać w Kolumbii śpiewaka, który nazywa się Victor Hugo. To jest bardzo, bardzo stary człowiek już. I on był właściwie założycielem pierwszego takiego istotnego trio w Kolumbii. Jego sposób interpretowania był absolutnie po prostu odjazd. Jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, to jest bardzo bogaty świat i każdy jest jak gdyby ma oddzielną filozofię gry i oczywiście też technikę i sposób ćwiczenia. Także jeżeli chodzi o kongi, mam innego guru, jeżeli chodzi o bongosy, jeszcze kogo innego, cajon, jest też cała plejada, także dla mnie to nie jest aż takie istotne. Gdyby sprawność na danym instrumencie, to jest tylko jakaś podstawowa zupełnie sprawa. Myślę o tym, że na przykład, że jak gdyby nie chodzi tylko o to, żeby świetnie kopać rowy, tylko też, żeby wiedzieć, po co ten rów wykopać, i gdzie. Chodzi o to, że jak gdyby trudniejszą sztuką jest znaleźć miejsce dla danego instrumentu, wymyślić, jak ma brzmieć cała siatka, albo to jest trochę jak gotowanie, po prostu dodaje się różne barwy, różne struktury i trzeba to najpierw usłyszeć, a potem znaleźć to, co tam ma być i zagrać. To jest muzyka dla bardziej wyrobionej publiczności. Aczkolwiek jeśli przypadkowi ludzie trafiają na te koncerty, ogół ona też do nich trafia w jakiś magiczny sposób. Ale wydaje mi się, że nie jest to muzyka bardzo łatwa. Na pewno nie gramy dla nastolatków, na pewno. To... Chociaż prosimy się nastolatkowie nie obrażać na nas. Jak chcecie. Są fajni nastolatkowie, pozdrawiam. No właśnie, pozdrawiam. Każdy koncert jest osobną historią. Do każdego koncertu chłopaki wymyślają jakiś nowy dzwoneczek, jakiś nowy element, który jeden koncert różni od drugiego. Bardzo dużo zależy od miejsca, bardzo dużo zależy od publiczności, która na danym koncercie jest. Także generalnie płyta jest jakąś zamkniętą formą, prawda? Nie można już jej w żaden sposób ruszyć, jest to już zamknięty twór. Natomiast koncert zawsze ma to do siebie, że jeżeli w kimś się obudzi zew natury i nagle stwierdzi, że wchodzi na wielkie solo, tym jakby energetycznie rzeczywiście się różnią koncerty. Tak naprawdę robimy i to, i to, i to, i to lubimy, natomiast jakby... Koncerty są okazją do jakiegoś właśnie nawiązania kontaktu ze słuchaczem bliższego i to też bardzo inspiruje. Jak się czuje odzew z publiczności, to się zupełnie inaczej gra i to nie jest niemożliwe w studio. Ja wolę koncerty. Zdecydowanie. Raczej zawsze stawiam na ludzi i na kontakt międzyludzki i to jest dla mnie bardzo ważne, jak ludzie reagują na moją muzykę, na naszą muzykę i wszystko to, co widzę w pierwszych rzędach, te łzy czasami, te uśmiechy, te zdziwienia, te czasami rozczarowania, to wszystko jest dla mnie ogromną taką inspiracją. Z tego czerpię energię, z tego czerpię dalsze pomysły. Widzę na przykład w publiczności na danym koncercie, w którą stronę idzie zainteresowanie ludzi i jakby z tego powstaje kolejny pomysł, tak? Na kolejną piosenkę, którą pokazuję zespołowi. Jeszcze się nie dorobiliśmy naszej etykietki, dzięki Bogu, chociaż już słyszałam o jakichś porównaniach z Yves Mendes. Myślę, że to bardziej dotyczy klimatu niż samej wokalistki. Klimatu spokojnej muzyki latynoskiej, która
gdzieś tam no, przez nią też była w jakiś sposób w Polsce wprowadzona na szerszą skalę. Natomiast na razie nie. Na razie nie mamy żadnej etykietki i jeśli ją mamy mieć, to niech to będzie na Che Guevara. Myślę, że można tak powiedzieć, ale bez przesady. Myślę, że można mówić o jakiejś misji muzycznej, ale bez przesady. Myślę, że to jest pokazywanie po prostu dobrej, fajnej muzyki. Pokazywanie ludziom, że właśnie istnieje ta muzyka latynoamerykańska, która nie jest koniecznie tą, która jest bardziej znana, czyli salsa, merengue, takie style, do których się po prostu imprezuje i tańczy, a też muzyka wykwintna, wzniosła nawet, poetycka, do której chętnie się można zanurzać w kieliszku wina przy świecach. Skąd? Przecież oni będą zachwyceni. Właśnie na tym przyjedzie polega. Blondynka słowianka, znaczy może nie blondynka, no a tam trzeba będzie się przefarbować pewnie na okoliczność wyjazdu, no a my... Tam blondynka to blondynka, gramy tak oni bardziej doceniają jasne oczy. Jak się ma jasne oczy, to jest super. Czyli ja zostanę z tyłu, za bębnami, z ciemnymi oczami. Ale nie, no nie boimy się, czego się mamy bać, wiesz. No tam właściwie w Ameryce to jest tak, że... Znaczy w Europie jest tak, że jak ktoś przyjeżdża z Ameryki, to wszystkim się bardzo podoba już z zasady. I tam to działa w obie strony, no więc dlaczego mamy się bać? Owszem, gramy ich piosenki i ich muzykę. Ja się spotkałem też z jakimiś takimi Kubańczykami, którzy mówili, ja gracie moją muzykę, powinniście ją szanować i tak dalej. Więc my ją szanujemy, owszem, i to bardzo. W końcu, no umówmy się, no. Cała płyta jest latynoska, jakby nie patrzeć. No ale co, no, jaki możemy mieć z tym problem? No, właściwie że nie będzie przeszkód żadnych. Wręcz jest tak, chyba, że coś się nowego pojawi. Coś, o czym nie wiemy. Ale jest tak, że ci dziennikarze, którzy dostali od nas tę płytę i niektóre z kompozycji, no byli zachwyceni. Wręcz oni bardzo, bardzo, bardzo naciskali na to, żeby płyta wyszła w tych krajach latynoamerykańskich i mam nadzieję, że to nam się uda po prostu. Na pewno nam się uda, jesteśmy pod opieką bardzo dobrej firmy wydawniczej, więc jaki problem? Fajnie, bo jesteśmy rzeczywiście jakby pod takim znakiem międzynarodowym. Mam nadzieję, że to też pomoże jakby w dystrybucji w ogóle tego materiału. I rzeczywiście te wszystkie jakby moje spotkania z krytykami muzycznymi, czy po tych festiwalach, na których miałam okazję śpiewać po zaproponowaniu naszych rozwiązań aranżacyjnych, były no, bardzo fajne. To jest zespół wyjątkowo demokratyczny. Bardzo nam z tym dobrze. Właściwie to jest tak, że no, Magda jest prezydentem, my jesteśmy rządem. I wszystko jest idealna równowaga. Oczywiście jest też głos ludu. Mówię tutaj o wytwórni. Ale no, nie jest źle. Radzimy sobie jakoś z tymi. Dlaczego nie? Znaczy jest tak, że ja rzeczywiście strasznie na nich tam czasami krzyczę, bo trzeba tutaj trzymać towarzystwo w ryzach, natomiast oni naprawdę robią też trochę co chcą i takie jest to takie słodkie przekomarzanie się. Mam nadzieję, że słodkie. I wygląda słodkie, słodkie. To tak, że rzeczywiście podejmujemy większość decyzji w miarę demokratycznie. To znaczy, jeżeli ja się nie zgadzam z chłopakami, to gdzieś tam stawiam na swoim, ale staram się, żeby to raczej były konsultowane decyzje. Jeśli chodzi o repertuar, o repertuar na koncerty, to wymieniamy siły. Czyli ten, kto ma jakby siłę na przykład w takiej intuicji dobierania repertuaru, ten za to odpowiada, ten kto ma na przykład, no ja się nie wtrącam na przykład w ich kwestie muzyczne, oni są jakby odpowiedzialni za każdy za swój instrument, ale ogólnie staramy się, nie zgadzasz się Manolo ze mną? Zgadzam się jak najbardziej. Czy Mikołaj się śmieje? W każdym razie tak to wygląda. Mi się pracuje dobrze z facetami. Myślę, że gdyby pojawiła się jeszcze jedna kobieta, może nie byłoby już tak fajnie.